Jesteś już, tak? Tak. Okej. Okay. Bliżej dalej. Słuchajcie, więc tak. Chciałem przedstawić trochę taką, mam wrażenie, że czasami ekumenizm nam się wysuwa z ręki w kierunkach, którego Kościół nie określił. Nie ma wątpliwości, że istnieje konieczność ekumenizmu. Zresztą tutaj, tak jak widzicie, Jan Paweł II Święty, istotna jest kwestia wiary, uznanie braterstwa łączącego nas z innymi nie jest przejawem jakiejś liberalnej filantropii albo niejasnego poczucia rodzinności. Wynika z uznania jednego chrztu i płynącego z Panem wymogu, aby Bóg był uwielbiony w swoim dziele. Czyli, tak jak się mówi, ekumenizm jest drogą Kościoła. Ci, co wierzą w Chrystusa i trzymają właśnie chrzest, pozostają w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie, ze społecznością Kościoła. Usprawiedliwieni wiary przez chrzest należnego ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie uważają za braci w Panu. I także, no... Czy ja tam czytam należą? Jak należą? Należne im imię. Należne im imię chrześcijan. Należy im się imię chrześcijan. Po co zatem cała ta konferencja, tak? Otóż Stolica Święta rzeczywiście pochwala tych, którzy w duchu składowego dekretu jako mieliśmy podejmują inicjatywy zmierzające do rozwijania miłości wobec braci odłączonych i do przybliżania ich do Kościoła. Ubolewa jednak z tego powodu, że są również tacy, którzy interpretując na własną rękę dekret soborowy popierają działalność ekumeniczną obrażającą jedność wiary. Czyli jakby wbrew ekumenizmowi w pewnym sensie. I Kościoła oraz propagują niebezpieczny ileizm i indeferentyzm całkowicie obcy duchowi soborowi. Czyli pewien problem istnieje. Nie, problem nie polega na tym, czy ma być ekumenizm, czy nie ma być, tylko na tym, czy no, co do tego, jakie formy przyjmie. Możesz przypomnieć, co to jest ileizm? Ileizm to jest coś takiego, kiedy w pewnym sensie negocjujemy, tam w dużym proszeniu, negocjujemy prawdę wiary. To znaczy, i przynajmniej jedna z form jest taka, tak, że no, my zrezygnujemy, powiedzmy, z dziewictwa Maryi, a wy zrezygnujecie, że ta skryptura nie jest tak sola za bardzo, na przykład, jakbyśmy się odmówili, tak? Upraszczam. Także tutaj jeszcze sięgnę wcześniej do Pawła VI na temat właśnie komunizmu. Rozwój teologii myśl skrajnie sobotu, tak. Teologia dostosowująca się do teorii subiektywnych i dowolnych, często zapożyczonych z przeciwstawnych źródeł nie, czyli podaje jakby taką wąską ścieżkę między dwoma skałami, gdzie się można rozbić papież. Kościół otwarty na miłość ekumeniczną, na odpowiedzialny dialog i na uznanie wartości chrześcijańskich istniejących u braci odłączonych, tak. Irenizm, wyrzekający się praw wiary, dążący do dostosowania się do pewnych negatywnych zasad, które spowodowały odłączenie się tylu braci chrześcijan od środka jedności wspólnoty chrześcijańskiej, nie. Czyli to jest odpowiedź na przykład na takie postulaty, to się słyszy ostatnio coraz częściej, żebyśmy na przykład zrezygnowali z dogmatów maryjnych, bo to przeszkadza w dialogu ekumenicznym na przykład. Chyba bardziej nieobecność papieża. Słucham? Chyba bardziej przeszkadza nieobecność papieża. No, powiedzmy, tak? Czyli mamy tutaj taki wąski płat, bardzo głębokie wody między dwoma jakby cytatami biblijnymi, czyli między tym, co już było dzisiaj cytowane. Gdybyś nawet my, jako Panią z nieba, głosił Ewangelię różną tej, którą ogłosiliśmy, niech będzie przeklęty, tak? Tak dalej, tak dalej. To jest jakby jedna skała. Czyli jeżeli musimy, jeżeli nie jesteśmy wierni Ewangelii, to, no, to możemy się robić. Druga skała jest taka, że wtedy odezwał się Jan, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto w imię Twoje wyrzucał czarne, a nie chodzi z nami. Zabroniliśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Lecz Jezus odpowiedział, nie zabraniajcie mu, nikt bowiem spośród tych, którzy czynią cuda w imię moje, nie będzie tak łatwo mówił źle o mnie. Jeśli ktoś nie jest przeciwko nam, jest z nami. Czyli tak, żeby spełnić to po prawej, ale się nie odbyć o to po lewej. No i tak, chyba najważniejszy dokument na ten temat, dekret o ekumenizmie, Sobór Watykański II. Bardzo jasno określa, mimo tego, czym jest i
co definiuje ten dekret, określa, że jednak nie ma równowagi między Kościołem katolickim a wspólnotami odłączonymi. Same te kościoły i podłączone wspólnoty, choć w naszym przekonaniu podlegają latom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Czyli to jest pozytywne, tak? Duch Chrystusa nie zdania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, środkami, których moc pochodzi z samej pełni łaski prawdy powierzonej Kościołowi katolickiemu. Tutaj to jest polemika również z takim poglądem, który został potępiony w połowie lat 40., kiedy niektórzy twierdzili, że poza to, wychodząc z dogmatu, że nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim, twierdzili, że również poza Kościołem katolickim nie jest szacowana łaska. To zostało potępione, nawet jeden z mnichów, już nie pamiętam nazwiska, w tej chwili został ekskomunikowany, jak się przy tym ubierał. Dalej. Mimo to odłączenie od nas bracia, pojedynczo lub w swoich kościołach czy wspólnotach, nie cieszą się tą jednością, jakiej Jezus Chrystus chciał urzeczyć chodnikiem wszystkim, których odrodził i jako jedno ciało obdarzył nowym życiem, a którą uznajmia Pismo Święte i czcigodna tradycja Kościoła. Więc owszem, jest to z jednej strony bardzo pozytywnie do braci odłączonych, z drugiej jest podkreślenie, że mimo wszystko ich wspólnoty, chociaż są środkami zbawienia, to nie ma po prostu zbawienia w tych wspólnotach. Tak? One są zbawione poprzez Kościół katolicki, bo nie ma innego kościoła, w którym mogą być zbawieni. Może tam się dalej bardziej to trochę wyjaśni. Taka koncepcja jest, bo no, przed sobotem się mówiło raczej o tym, że wszyscy muszą wrócić do nas jak najszybciej, właśnie to jest to bezpośrednie działanie. W tej chwili są w zasadzie to podkreśla, zaraz pokażę, zgadza się z tym, ale inaczej rozkłada akcenty. Znaczy, Sobór mówi tak, patrzmy na Chrystusa, umacniajmy się, im bliżej będziemy Chrystusa, tym będziemy bliżej siebie, tak? Bliżej się do Chrystusa, jednocześnie nasze punkty widzenia się też. Oczywiście, my wiemy, że jest trochę tak, że mimo wszystko Kościół katolicki jest od Chrystusa znacznie bliżej niż te wspólnoty, przynajmniej pod względem doktrynalnym, bo nie da się ocenić na przykład w ten sposób, że katolik to jest lepszy od protestanta. No nie, bo jest wielu protestantów znacznie bardziej pobożnych, znacznie lepszych ludzi, którzy od niektórych katolików. Tego się w ogóle nie da powiedzieć, jakiegoś związku takiego znali bezpośredniego. Pośrednio może tak, ale bezpośredniego nie. Natomiast no niewątpliwie wychodzimy z założenia, że Kościół jest bliżej Chrystusa, ale to bardziej powiedzmy tak wygląda, tak? Ale idea jest ta sama. Zbliżamy się w kierunku Chrystusa, mniej tutaj tych pobocznych ruchów jakichś takich walk jest i mamy nadzieję, że im bliżej zbliżymy się do Chrystusa, tym bliżej zbliżymy się do siebie. Dekret o ekumenizmie, to jest, dekret jest o ekumenizmie, czyli o budowaniu ludności z protestantami. Ale wprost stwierdza się w tym dekrecie, pełnię bowiem zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim kościele Chrystusowym, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Wierzymy mianowicie, że jednemu kolegium apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra nowego przymierza, celem utworzenia jednego ciała Chrystusowego na ziemi, w którym powinni zjednoczyć się całkowicie wszyscy, już w jakiś sposób przynależący do ludu Bożego. Czyli protestanci należą w jakiś sposób do ludu Bożego. Natomiast dekret Sobór Watykański II, to nie jest żaden tam wcześniejszy ten, właściwie mówi to samo, co mówiono przed Soborem. Że koniec końców celem jest zjednoczenie w Kościele katolickim. A zwróciłeś uwagę, że katolicki jest z małej litery? Taka jest pisownia oficjalna. Katolickie kościoła Chrystusowe. Kościół się przydłuży, katolicki zmarł. Taka jest zatwierdzona, nie wiem, czy słusznie. Tak. Jak widać, ekumenizm nie przeczy dogmatowi, iż poza kościołem nie ma zbawienia.
Wręcz mówi, nic nie jest tak obce komunizmowi, jak fałszowy i lenizm, który przynosi szkodę czystości nauki katolickiej i przyciemnia jej właściwy i pewny sens. No i to można sobie porównać ze starym nauczaniem piosenki lutego. Zdanie potępione. Ludzie mogą znaleźć drogę do wiecznego zbawienia i osiągnąć to wieczne zbawienie przez praktykowanie jakiejkolwiek religii, tak? No fakt, że tutaj papież mówi szerzej, nie tylko o bracie odłączonych. Dalej. Jeszcze jesteśmy w dekrecie ekumenicznym. Ważne jest, żeby ekumenizm wynikał z miłości, a nie z wątpliwości. Dialog ekumeniczny pomiędzy mającym potężne wątpliwości katolikiem a protestantem to jest bardzo dobry pomysł. Tak? Dlatego, że podstawą dialogu ekumenicznego jest utwierdzenie w Kościele. I wbrew temu, co w tej chwili się powoli mówi, ja przyznam też, że jak to czytam, to mam duchowy sprzeciw, bo już jesteśmy troszeczkę inaczej informowani. Ale wynika z pragnienia, aby bracia dołączeni no, mogli mieć dostęp do tych wszystkich dróg, które w Kościele są. I popatrzcie, jaki jest cel tego całego ruchu ekumenicznego. Jest taki, żeby wszyscy chrześcijanie skupili się w jednym sprawowaniu Eucharystii, w jedność jednego i jedynego Kościoła. Także celem nie jest jakaś amorficzne stowarzyszenie, Unia Kościołów, tak, ani budowanie czegoś nowego. Celem mimo wszystko jest, oczywiście z punktu widzenia katolika, my przyjmujemy do wiadomości, że protestanci mogą mieć inną optykę i mogą uważać, że my się mylimy, no bo tak wie, tak uważają. No i dla istot jest to takie nawoływanie do wpatrzenia się w Chrystusa, bo niezależnie od tego, że oni mają na sobie czyny, a my mamy, ale niezależnie od tego, jeżeli pójdziemy, obie grupy pójdą w kierunku Chrystusa, to ekumenizm, no jakby jedność ekumenicysta. Czy to się uda przed paruzją w świecie takim realnym, trudno powiedzieć. A przepraszam, co jeszcze? Tak. Znów się przyczepię do słówek. Tak. Uważasz, że celowo tam jest jednego i jedynego Kościoła, a nie ma słowa katolickiego? Myślę, że w samym zdaniu wcześniej z Kościół katolickim, myślę, że to jest redakcyjna zabieg. Jedynego. A jest ten jedyny Kościół katolicki. Tak myślę. No. Nie siedzę w butach. To było też poważne. Jednego i jedynego Kościoła. Tak. Które Chrystus od początku życzył zdrowia. Tego rodzaju właśnie tendencje pseudoekumeniczne ujawniają się dzisiaj kiedy? Nawet w bardzo wysokich hierarchiach kościołowych, hierarchów Kościoła. Przepraszam, jeżeli tutaj wykraczam poza skromność o tym miszącym mówiąc. Ale były kaznodzieja domu papieskiego, znane, Katalamesa, przecież wielka postać, bardzo zasłużona. A jednak pisze tak, cóż to za bogactwo i jaka radość zapanuje owego dnia, w którym chrześcijanie przestaną widzieć różnica między poszczególnymi wyznaniami anomalię, błąd, bacę zgodarzającego, a przeciwnie, ujrzą tutaj źródło bogactwa dla wszystkich. Czyli jest to taka myśl, to zresztą ostatnio też się pojawiła w kilku miejscach, bardzo wysoko, że właściwie to te rozbieżności to jest taki kolor, czyli Kościół jest dzięki temu kolorowy, różnorodny, że to jest dobrze. Tak? Możemy czerpać od siebie. Możemy czerpać od siebie. Niewątpliwie pewne rzeczy możemy czerpać. Na pewno nie doktrynę, ale możemy na przykład czerpać, ja wiem, metody organizacyjne, tak? Takie rzeczy. Możemy czerpać. Jeden konkret. Kiedyś zapoznałem się z tezami Lutra i sprawdziłem, ile z nich zostało wprowadzone do Kościoła. Większość. Ogromna większość. Ale na myśli te 75, tak teraz? Tak. Większość została wprowadzona. Co więcej, współcześni protestanci się z dużą częścią tych tez byli zgodzili. Absolutnie ludzi. O tym kiedyś badałem to i nawet przytaczam to w tej książce, że parę tez zdecydowanie nie przeżyłem. Pewnie jak w przypadku protestantów, to pewnie jeszcze zależy, którzy zależy z którymi tezami. No to jest największy chyba problem. To prawda. No porównajmy, tak?
Święty Jan Paweł II, Ultimum, jedność jakiej pragnie Bóg może się urzeczywistnić tylko dzięki powszechnej jedności wobec całej treści wiary objawionej. Kompromis w sprawach wiary sprzeciwia się Bogu, który jest prawdą. Ciele Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, któż mógłby uważać, że dopuszczalne jest pojednanie osiągnięte kosztem prawdy? Bycie razem, które zdradzałoby prawdę, byłoby sprzeczne z naturą Boga, który obdarza swoją komunią oraz potrzebą prawdy zakorzenioną w głębi każdego ludzkiego serca. Umiłowanie prawdy jest najgłębszym wymiarem autentycznego dążenia do pełnej komunii między chrześcijanami. Oczywiście pełna komunia będzie musiała opierać się na przyjęciu całej prawdy, w którą Duch Święty wprowadza się w Chrystusa. Należy zatem absolutnie unikać wszelkich form redukcjonizmu albo łatwych uzgodnień. To są bardzo ostre słowa i wydaje mi się, że dużo jest inicjatyw ekumenicznych, które stanowczo już nie spełniają postulatów. Tak mi się wydaje. I znowu wielka postać, no mega wielka postać, tak? Kardynał Kasper. Rozumiemy dzisiaj ekumenizm już nie jako ekumenizm powrotu, w myśl którego to i ci nie powinni nawrócić się i stać się katolikami. Koncepcja ta została wyraźnie zarzucona przez sposobu watykański lud. No zobaczmy. Bo mówi wtedy co? Dekret o ekumenizmie. Żeby tą drogą, to już skawałem. Powoli, po przełamaniu przeszkód, utrujących doskonałą wciąż komunię kościelną, wszyscy chrześcijanie skupili się w jednym spotkaniu właśnie w jedności jednego innego kościoła. Wierzymy mianowicie, że jednemu kolegium apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra nowego przymierza, celem utworzenia jednego ciała Chrystusowego na ziemi, z którym powinni zjednoczyć się całkowicie wszyscy, już w jakiś sposób przynależący do ludu Bożego. Wydaje mi się, że to są przecież soboru watykańskiego II ustalenia, kłócą się z tym oświadczeniem. Nie wiem, oczywiście ja nie jestem, moje wykształcenie teologiczne jest owocne. Niemniej, jako powiedzmy specjalista do informacji, to mi się nie zgadza. Dalej ten sam autor. Każdy z kościołów ma swoje bogactwa i dary ducha. Znowu ta myśl, co była wcześniej. Chodzi zatem o to, by się nimi dzielić, a nie o to, abyśmy my stawiali się protestantami, tamci zaś katolikami, w sensie osób wyznania rzymskokatolickiego. Dominus Jezus, deklaracja. Należy stanowczo wyznawać jako prawdę wiary katolickiej jedyność założonego przez Kościoła. Tak jak jest jeden Chrystus, istnieje tylko jedno jego ciało, jedna jego jubilnica, jeden Kościół katolicki i apostolski. Nie wolno więc biernym uważać, że Kościół Chrystusowy jest zbiorem, wprawdzie zróżnicowanym, ale zarazem w jakiś sposób zjednoczonym Kościołem i wspólnot eklezjalnym. Tak? Pełnię bowiem zbawczy środków i tak dalej, jedynie w Kościele Chrystusowym. Wydaje się, że te teksty stoją ze sobą w sprzeczności. Tak mi się zdaje. Ale masz rację. Ja na sprzeczność. Jeśli katolicki napisano małą literą, zrozumiemy tak jak, tak było to rozumiane na początku w rozumieniu powszechnym, no to chyba każdy protestant, również i prawosławny z nami się zgodzi, że jest jeden Bóg, jeden Chrystus, który nas odkupił, jeden Kościół, jeden chrzest. No tak, ale to jest koncepcja Kościoła, tak zwanego Kościoła Ducha. Powszechny apostolski, dodam. Kościół jeden, powszechny apostolski Kościół. Czyli powszechny, czyli katolicki w tłumaczeniu. Ale dobrze, to zadam takie pytanie. W takim razie, jeżeli tak wygląda Kościół, to jeżeli mamy polecenie ewangeliczne, że jeżeli tam trzeci raz, czy chyba drugi raz chyba, nie posłuchacie ten twój przeciwnik, to powiedz Kościołowi, to komu ja mam to powiedzieć? Pierwsze bodajże pięć soborów, nie wiem już teraz, to pewnie mało, ale soborów powszechnych protestanci przez wiele lat uznawali jeszcze. Tak, niektórzy uznają lepiej, czy nie. No, ale teraz coraz mniej uznają. Tak. Natomiast mamy pulę wspólną.
Nie, nie wątpiłem, aby było. Czy coś brakowało przez te 7 wieków chrześcijaństwa? Tam wszyscy ojcowie kościoła, doktorzy, no nie wszyscy doktorzy, ale wszyscy ojcowie kościoła prawie się wypowiedzieli, tak? Wiesz co, nam nic tu nie brakuje. Natomiast protestantom brakuje sola scriptura, sola regulatia, sola fidea, tak? Wydaje się, że to nie nam w tych sobotach czego nie brakuje. Tak. Popatrzcie, jakiś czas temu było takie spotkanie, na spotkanie liderów kościoła, już czas, napiszmy historię razem. Organizatorzy apostolskie wywiady, tutaj właśnie była komunikalizm Polska, komunikalizm, czyli odnowa Duchu Świętym. Mająca opiekę trzech biskupów polskich. Trzech biskupów polskich na poziomie światowym opiekę w zasadzie papieża, chociaż trzeba powiedzieć, że to jest prywatne stowarzyszenie wiernych. Nie ma żadnego prawa wypowiadania się ani doktrynalnego, ani zawodowe. Ciekawostka, chociaż bardzo często przedstawiali to u nas inaczej. To na zielono. Te teksty przeczytałem, jeżeli co były. Dlatego też zapraszam na spotkanie liderów kościoła, na wiersze biskupi, pastorzy, prezbiterzy, pasterze wspólnot, liderzy służb, liderzy diakoni i inne osoby pełniące służbą przewodzenia, którego celem jest to, byśmy jako Kościół, wspólnoty społeczności, główni przedstawiciele, stanęli razem w pokucie przed Bogiem i z sobą nawzajem za grzechy, które popełniliśmy już przeciwko jedności. Ten tekst zakłada, że właśnie tak jak mówisz, Kościół jest ogólnowyznaniowy. Szersze rozumienie Kościoła i różne poziomy. Nie, ale to nie jest Kościół, co jest poza Kościołem. To są wspólnoty, tak jak wcześniej czytałem, są wspólnoty, które są w jakiś sposób związane i czerpią z dóbr Kościoła katolickiego, bo tak jest. Tak naprawdę nie bez powodu tam nie pada słowo katolicki. Cały czas jest nie. Na zielonie jest tylko Kościół. Zgadza się, ale nie ma takiego Kościoła. Zauważmy, że to pisali katolicy. To nie pisali protestanci, którzy nas zapraszali. Którzy mieliby prawo do takiego spojrzenia być może. Tak? Jakoś tak to przeszło zupełnie niezauważenie. Jednym tchem są na przełożeń kościoła wymieniane. Dalej. Uznając status tego apostolskiego ruchu wiary, uznając katolicką odnowę charyzmatyczną za część ekumenicznego strumienia łaski, apostolski ruch wiary jest narzędziem promowania jedności ciała Chrystusa i pracy na jej rzecz, tak jak to wyraża modlitwa arcykapłańska Jezusa. O co tu chodzi z tym strumieniem łaski? To jest taka właśnie koncepcja, że charyzmatycy wszystkich wyznań, jakby ekumenicznie w Duchu Świętym, w tych charyzmatach, porozumieją się ponad wyznaniami. Czyli przytoczone dzisiaj nowe wylanie ducha. Tak, ale takie wylanie na wszystko, co się rusza. Tak? No nie. Na chrześcijan, ochrzczony. No nie. Tak, oczywiście. W ramach chrześcijaństwa, oczywiście, tak. Tak? Jest to, ta koncepcja jest zapożyczona wprost od nauczania, zresztą nawet nazwa apostolskiego ruchu wiary jest zapożyczona od środowisk związanych z kontrowersją, jak najbardziej. To jest pomysł stamtąd wychodzący, jakby zakładający pewną taką charyzmatyczną, w pewnym sensie charyzmatyczny nad Kościół. Ciekawostką w tym jest to, że u nas w Polsce jest mała tego świadomość, ale 1/3 charyzmatyków na świecie nie wierzy w tym, co świetnych, ale są antyplanetariaty. To u zielonych głównie mają z tym ogromny problem. Nie wierzą w to. I teraz tak, charyzm identyfikuje się z jednej strony jako część, jako służbę, ale no jednak, chociaż nie mają formalnego mandatu na to, żeby prezentować się nowe, ale jednak są jej twarzą jak najbardziej. Z drugiej strony identyfikuje się jako część tego ekumenicznego strumienia łaski Ducha Świętego dla całego Kościoła. Całego Kościoła, czyli nie tylko Kościoła katolickiego, tylko całości. Tak? Ja nie wątpię, że Duch Święty może się w tych wspólnotach objawiać. Oczywiście tak, jak najbardziej. Ale tak. No, ale w jakim sensie Duch Święty? No chcesz być ekskomunikowany, tego Michał właśnie ekskomunikowałem, że mówili, że nie.
nie pamiętam nazwiska, gdzie mogę podać po konferencji, który twierdził, że poza kościołem nie objawia się łaska. Nie, objawia się oczywiście, ale do czego? Do... Jeżeli jest to autentyczna łaska, powinna się objawiać po nawróceniu oczywiście. Nawróceniu gdzie? Do kościoła. Od grzechu. Nawracamy się od grzechu. Ale również do wspólnoty kościoła. Czy do prawdy? Czy Duch Święty prowadzi do prawdy, którą właśnie jest Kościele katolickim, czy do jakiejś abstrakcji, o której mówicie? Duch Cię prowadzi w takim razie. Do Jezusa, do zbawienia, do Boga. Tak, tak. No tak, ale to jest przecież Kościół katolicki, to jest zbawienie. Oni nie są w Kościele katolickim. To no jest zielone środkowce. Kościół katolicki uda się Chrystus, Chrystus uda się Kościół katolicki, tak czy nie? Nie, słuchajcie, ja nie depresuję braci, bo to jest ale, głowa. Ale nie mieszajmy systemów monetarnych, tak? Wyznania protestanckie nie są kościołem, natomiast ich członkowie, w takiej mierze, w jakiej elementy, które znajdują się w wspólnotach chrześcijańskich, jest ich czynny Kościół Chrystusowy, czyli ich członkowie w pewien ułomny sposób uczestniczą w łaskach Kościoła Katolickiego. Na tyle ułomny, na ile sami się identyfikują tą odległość Kościoła. Tak? Bo to nie Kościół robi, że oni... Chodzi o pulę wspólną, no nie wiem, praw wiary. O, może w ten sposób. Dobra, a co z innymi pulami? Co to znaczy? Bo popatrzmy, czym jest protestantyzm w gruncie rzeczy. Protestantyzm jest pewnego rodzaju redukcją Kościoła. To znaczy tak, mamy przekaz poprzez Pismo Święte, przez świętą tradycję, przez liturgię również. Odrzucamy liturgię i tradycję, zostawiamy tylko Pismo Święte. Całej tradycji nie odrzucają. No, jeszcze pięć soborów. Sola Scriptura to jest odrzucanie również tych pięciu soborów. Tak? Ortodoksyjna Sola Scriptura, oczywiście Sola Scriptura jest w różnych odłamach niekatolickich w różnym stopniu uznawana i różnie jest rozumiana. To też trzeba sobie powiedzieć. No, ale to taki ten. Na program tak pojętej jedności, wybaczcie dłuższy tekst, ale jest chyba ważny. Już w 2004 roku zwraca uwagę biskup, no obecny biskup, Andrzej Siemieński. Wewnętrzna duchowa jedność Kościoła w Duchu Świętym tradycyjnie wyrażała się w jednej nauce i jedności pasterzy. Owa nauka to doktryna, której prawdziwość gwarantowana jest przez Ducha, a nauką tą żyje się na co dzień w pastoralnej jedności biskupów i w ich zjednoczeniu z biskupem Ziemi. W duchu charyzmatycznym, oczywiście nie w całym, zachodzą zjawiska stopniowo przesuwające pojęcie jedności w Duchu Świętym w stronę jedności w przeżywaniu odczuwalnych manifestacji Ducha Świętego. Niekiedy następuje wręcz utożsamienie jedności Kościoła z takim właśnie przeżyciem. Tam, gdzie na spotkaniach modlitewnych przeżywa się odczuwalne dowody działania Ducha, tam miałaby panować ich pełna jedność Kościoła. Choćby przeżywające manifestacje duchowe pochodzili z tak różnych wyznań jak katolicy, zielonoświątkowcy czy wolni chrześcijanie. Więcej, nawet jeśli katolicy wodzą się razem z ludźmi, których wspólnoty całkiem niedawno oddzieliły się od Kościoła katolickiego. Tam natomiast, gdzie takich manifestacji brak, jedności miałoby nie być, choćby dotyczyło to ludzi z tego samego wyznania, na przykład katolickiego. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Przesunięcie z takiej prawdziwej jedności, szukania jedności, na szukanie poczucia jedności i na taką proklamację tej jedności. Nie? Proklamację. Tak jest. Tutaj osobną sprawą, może wartą wspomnienia, jest sprawa ludzi, którzy porzucili Kościół katolicki, przeszli do wspólnot niekatolickich i teraz usiłują uczestniczyć w duchu ekumenicznym. Wydaje się, że jest to pewne nieporozumienie. Tak? Dlatego, że ktoś, kto właśnie dokonał rozłamu w swoim życiu, chyba w tym dialogu nie jest do końca. Nie zależy od tego, jakie były pogłody, bo wiadomo, że może być tam czasem wzruszenie katolikami, nie o to chodzi. Ale nie jest jakby wielogodny w tym ekumenizmie. Koncepcję tego ekumenicznego strumienia łaski wydaje mi się, że dobrze formułuje taki wpis na Jemstor. To nie jest autorytatywny jakiś tekst, ale wydaje mi się, że jest bardzo charakterystyczny. Duch Święty od kilkudziesięciu lat wylewa się obficie na całym świecie, prowadząc wiele denominacji do jedności i pokazując, że jest jeden Kościół powszechny, jedna głowa Jezus Chrystus, jeden Duch Święty działający w tym Kościele i wbijany do głów, że jesteśmy jednym ludem Bożym, tak?
redefinicja kościoła. Tak, to jest tak, nie? Pamiętamy, że potępione zdanie, znowu Piusa IX, protestantyzm nie jest niczym innym, jak tylko jedną z różnych form tej samej prawdziwej chrześcijańskiej religii, której tak samo można się podobać Bogu, jak i w kościele katolickim. Niezależnie od tego, jak bardzo chcemy jedności, jak jesteśmy życzliwi do braci dołączonych, nie mam brata dołączonego, żeby nie ode mnie tego kościoła, to no, nie powinniśmy tracić tej świadomości, że jednak oni tkwią w pewnych błędach. Tkwią w pewnych błędach. I to nie jest nasza pycha denominacyjna, tylko to jest nasza wierność kościołowa. To zachęcam, w tej chwili nie będę puszczał, ale w 2016 roku na sesji biskup Siemieniecki omawiał tak zwane kręgi kościoła, nie wiem, czy pamiętacie, że nawet w nauczaniu akademickim jest tu błąd. Nie jest tak, że protestanci to są w tym kościele katolickim, tylko że dalej. To nie jest. Nie na tym polega. Oni są poza kościołem, mają pewien związek z kościołem, ale oni nie są po prostu dalszym kręgiem kościoła. Tam w tym określeniu Sobolowi chodziło zupełnie o co innego. Polecam ten tekst, jest w postaci pisany zarówno jak i wykładu, który był w czasie biskupa. Bardzo, bardzo ważne uważam. Jak z czasem, przepraszam, stoję? Masz. Mam, tak. Tutaj biskup Czaja na temat właśnie rozeznawania pentekostalizacji. Przy czym to trzeba powiedzieć, że to nie chodzi o zanegowanie w ogóle powiedzmy ruchu charyzmatycznego czy coś takiego, tak? Tylko mowa o pewnych niebezpieczeństwach. Pentekostalizacja we wskazanym znaczeniu prowadzi do przekształcania i zapotrzebowania wyznaniowej tożsamości poszczególnych wiernych i wspólnot w tradycyjnych kościołach chrześcijańskich, nie tylko katolickich. Bardzo się na to skarżą te historyczne kościoły protestanckie również. Jako taka stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i dobrego funkcjonowania tychże kościołów. U źródła może być prozelityzm niektórych środowisk, przedmiot chrześcijan neopentekostalny, ale także brak solidnej formacji wiernych, nie wykluczając pasterzy. Było bowiem tak, że w dobrej wierze dla zdynamizowania życia parafii czy wspólnoty i w odpowiedzi na potrzeby duchowe wiernych dopuszcza się formy religijności nie do pogodzenia z naszą wyznaniową tożsamością. Z naszą katolicką, ale również w tych innych kościołach. Mój brat jest w kościele zielonoświątkowym, z tym, że dosyć tradycyjnym takim. I mówi, że mają olbrzymią problem z jednością wewnątrz tego kościoła, tego zboru, w którym jest, ponieważ pojawiła się grupa młodych, rzutkich charyzmatyków, takich właśnie uzdrawiających, rzucających na ziemię tam i tak dalej, słupakiem, którzy rozbijają jedność tej wspólnoty. I mają bardzo duży problem właśnie wewnątrz, co zaskakujący kościoła, no, wspólnoty, zielonoświątkowe. No i biskup Marek Jędraszewski, troska o to, by dotrzeć do braci, żadne miały nie powinna nas doprowadzać do tego, byśmy osłabiali prawdę lub coś z niej ujmowali. Dialog nie może w żadnym wypadku godzić się z zaniedbaniem obowiązku zachowania naszej wiary. A działalność apostolska absolutnie nie może prowadzić do kompromisu i ustępu, gdy chodzi o zasady moralne. No tutaj pewnie jest trochę mniej, bo to jest przynajmniej w Polsce z zasadami moralnymi, z braćmi włączonymi, raczej to śpiewamy razem w większości spraw. Taka koncepcja takiej jedności ponadnominacyjnej w pewnym sensie nawet poza doktryną, ona jest poza doktrynami, tam nie ma mowy o doktrynie, czyli o prawdach wiary, takie słowo doktryna czasami. Tylko ona jakby unosi się na tym. I to jest atrakcyjne dla ludzi, którzy mają wątpliwości, ponieważ mogą przejść nad nimi do porządku dziennego. Tak? Mogą się nie zastanawiać. Zamiast je rozwiązywać, zamiast je badać, to mogą przejść, dlatego właśnie to nieważne. Tak? Skoro razem się mówimy, uwielbiamy Boga i tak dalej. No tutaj papież Benedykt zdany na pewno wam wszystkim wypowiedź, kościół jest sklepem samoobsługowym, w tym każdy wybiera sobie to, co mu się podoba. Pismo Święte nie jest supermarketem, w którym można wybrać kilka towarów, które się nam spodobają, a resztę odrzucić, ale jako objawieniem się Boga, przez które wskazują nam naszą drogę. Tu na którejś sesji biskup to obrazował obrazem placka z rodzynkami, z którego niektórzy wyjadają tylko rodzynki, a placek zostawiają. Mniej więcej
więc jednej zasadzie. Dotąd przywoływałem magisterium kościoła posobowe świadomie, ponieważ zastrzeżenia do różnych form komunizmu tradycyjnie są wiązane automatycznie, jeżeli o tym dziś mówię czy piszę, autentycznie jestem zaliczony do tradycjonalistów, czasem defebrystów i tak dalej. Wiadomo, oni odrzucają w ogóle komunizm, tak? Ja mówię o błędach. Dlatego mówiłem o nauczaniu posobowym, bo tu ekumenizm jest w zasadzie posobowy nauczanie. Ale teraz się na chwilę odwołam, nauczanie kościoła, które przecież istnieje przed sobolowego, nikt go nie unieważnia, tak? Sformułowania są bardziej stanowcze, ale myśl jest ta sama. Zdawać by się mogło, że wszechrześcijanie, dążąc ku połączeniu wszystkich kościołów, zmierzają ku wzniosłemu celowi, jakim jest pomnażanie miłości wśród wszystkich chrześcijan. Jakżeż jednak byłoby rzeczą możliwą, by po zniszczeniu wiary zanikła miłość? Ponieważ więc miłość wspiera się na fundamencie nietkniętej prawdziwej wiary, przeto więc uczniowie Chrystusa muszą być przede wszystkim spojeni węzłami jedności wiary. Jakżeż można sobie wyobrazić chrześcijański związek, w którym członkowie, nawet wówczas, gdy chodzi o wiarę, mogliby zachować własne zdanie, choćby ono sprzeciwiało się zdaniu innym? Jakżeż ci, którzy są przeciwnego zdania, mogliby należeć do jednego i tego samego związku wiernych? No, jakżeż ci, którzy w najświętszym sakramencie ołtarza z powodu cudownego przeistoczenia chleba i wina, tak zwanej transubstancji z ciał Chrystusa, jako prawdziwe obecnego i ci, według których zdania Chrystus obecny jest tylko przez wiarę lub też przez znak i siłę sakramentu. Jakżeż ci, którzy w Eucharystii udają istotę ofiary i sakramentu i ci, którzy ją za nic innego nie uważają, jak tylko za wspomnienie ostatniej rzeczy i uroczystość ku jej pamięci. Oczywiście papież mówi tu o ważnych różnicach, bo są i w kościele różnice, co zresztą i na tej sali się dzisiaj ujawniało, które no, nie zrywają jedności. Jest to dyskusja jakaś teologiczna, natomiast no, jedności wiary nie zrywają. No, myślę, że dobrze, że się odnosimy tak łagodnie do, na przykład, że złagodziliśmy język, bo to już się należało, tak? Tak powinniśmy zrobić już parę wieków temu może. No fakt, że tutaj jest obu stron jest zdecydowanie wina. Natomiast no, to jest to, co mówił Kamil, tak? Wystąpienie z Kościoła owocuje ekskomuniką. Nie jesteśmy w stanie jakoś powiedzieć, czy na pewno ktoś będzie z tego powodu potępiony, czy nie, bo właściwie nigdy nie robi. I to jest między Bogiem, tym człowiekiem bardzo trudno byłoby to coś wyrokować. Natomiast jest to niewątpliwie wielkie niebezpieczeństwo do tego człowieka duchowe w sprawach najważniejszych, które mogą być, tak? No, dwie znane wypowiedzi. Ratzinger. Należy wystrzegać się zbyt łatwego komunizmu, który może sprawić, że charyzmatyczne grupy katolickie, mówię akurat o charyzmatycznych, ale to chyba nie chodzi nie tylko o takie, zapominając o zachowaniu tożsamości, zjednoczą się bezkrytycznie z zielonoświątkowcami, nie mającymi źródeł w katolicyzmie, właśnie w imię ducha przeciwstawianego instytucji. Raport o stanie wiary. No i Jan Paweł II. Prawdziwy wysiłek ekumeniczny nie stara się omijać trudnych zadań, czyli mówmy o tym, tak samo jak w małżeństwie, no. Trzeba trudne rzeczy omówić, tak? Takich jak rozbieżność doktrynalna poprzez pochopne tworzenie czegoś w rodzaju autonomicznego kościoła ducha w oderwaniu od widzialnego kościoła Chrystusowego. Prawdziwy ekumenizm służy raczej spotęgowaniu naszej tęsknoty za kościelną jednością wszystkich chrześcijan w jednej wierze, tak aby świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę Bożą. Więc no, jest tu jednocześnie to pragnienie u papieży tej jedności, tego związku, tego zbliżenia, a z drugiej strony jest no, takie wielkie wołanie o to, żeby to nie było kosztem prawdy, kosztem wiary i tak dalej. Myślę, że gdybym wypowiedział fragment z encykliki papieża Jana Pawła II o Tuńczyk, nie ujawniając źródła, wielu nawet katolickich ekumenistów by się oburzyło. Jedność Kościoła w granicach pierwszego tysiąclecia utrzymywała się w tych strukturach za pośrednictwem biskupów, następców apostołów, pozostających w komunizmie z biskupem Rzymu. Co się stało? Dotknąłeś, tak. Jeśli dzisiaj, przy końcu drugiego tysiąclecia, szukamy powrotu do pełnej komunii, wypada nawiązać do tej jedności, czyli do tej jedności episkopatu, biskupów, tak? Wyrażonej w takich strukturach. Komunia kościołów partykularnych z Kościołem Rzymu oraz ich biskupów z biskupem Rzymu jest Bożym, myślę, podstawowym warunkiem pełnej i widzialnej komunii.
Benedykt XVI zastąpił na Pawła II i właśnie co mówił? Nie można podtrzymywać takiego rodzaju komunii, gdzie najwyższa władza duszpasterstwa polegała na unikaniu konfliktów. Wiara jest zawsze również mieczem i może wymagać konfliktów w wyniku umiłowania prawdy i miłości. Bardzo takie słowa mocne, ale chyba to wszystko nie konfrontacyjne, tak? No to jest to, ten problem, o którym mówiłem przed chwilą, tak? Ekumenizm pod dekretami. Ktoś wychodzi z kościoła i potem mówi, że będzie się z nami ekumenizował, że tak powiem, tak? Tutaj, nie wiem, czy pamiętacie, Ole Kolor była przez wiele lat, że tak powiem, na apologetyce. Ona pisze o tych sytuacjach właśnie. Przepraszam, że tyle cytuję, no dużo tekstów, ale to no, wydaje mi się, że są fajne teksty. Powstały podczas trzeciej fali przebudzenia, także w naszym kraju nowe kościoły charyzmatyczne zrzeszają najczęściej były gorliwych katolików. No taka jest prawda. Którzy odeszli z kościoła pod wpływem natęczywych propagandy okazujących katolicyzm jako niemiłny. W mentalności tych ludzi opuszczenie kościoła nie jest niczym dramatycznym, ani nawet specjalnie niestosownym. Odbierają to jako katolik zmianę parafii albo przejście z jednej wspólnoty przeparafialnej do innej. Widzę na przykładzie, przepraszam, mojego brata, to przywołuję, który był najpierw baptystą, teraz jest przez pewien czas coś w rodzaju własnego kościoła, tworzący na końcu takiej grupy wspólnoty małej, a teraz jest w kościele zielonoświątkowym, po prostu dlatego, że mu to najlepiej pasuje. Że ten kościół jest umiarkowany stosunkowo do tamtych, nie ma jakichś fiołów, nie? Akurat na tej podstawie wybiera, ale nie jest to dla niego dramatyczne przejście. Tak? Uważają takie postępowanie za krok postępu na drodze duchowego rozwoju. Jeśli macierzysty kościół nie odpowiada ich oczekiwaniom, zakładają sobie on. No właśnie. Ekumenizm odnosi się do wyznań powstałych setki lat temu i winni podziałów dawno już nie żyją. Jeśli jednak mamy do czynienia z grupami, które całkiem niedawno opuściły kościół katolicki i beztrosko zgłaszają swój akces do kontaktów ekumenicznych, to słowo ekumenizm jest w tym przypadku dosyć niestosowne. No bo rzeczywiście, trudno mieć pretensje o rozłam dla dziecka z kościoła majestatyńskiego, które w trzecim pokoleniu tam żyje, tak? No ono żadnego, czy nawet nie dorośli mężczyzna, tak? No, on żadnego rozłamu nie dokonał. On po prostu się wychował w tej wspólnocie. Jest to zupełnie inna sytuacja w stosunku do kogoś, kto był z nami, ale był innego ducha i odszedł, tak? No, znaczy, bo to jest cytat z tej książki, tak, to reklama. Miałem 16 lat, chodziłem do technikum, przyjaźniłem się z kolegą, który był świeżo upieczonym baptystą, bardzo dynamicznie działał, pół klasy przeszło do baptystów w sumie. Mieliśmy taką epistolową umowę między sobą, że się tam sobie czytamy wiarę, myśmy na wakacje jeździli, również pływali sobie jachtem, czytaliśmy Biblię. No i to tak w sposób niepisany miało być coś takiego, że po prostu się tam nie przyciągamy, tylko... No ale w pewnym momencie, jak to za długo trwało, to dalej ktoś mnie wytrzymał i mówi Szczurek, bo takie moje przeciwko było, teraz chyba to tak wyglądam. Szczurek mówi, kiedy ty się wreszcie zdecydujesz i rzucisz ten kościół, tak? No ile można ten... No i zasypał katolickimi argumentami. Okazało się, że cały czas na pewno pracował. Ta umowa, nasza niepisana, była fikcją, nie? Niestety czasem przyjmuje to takie funkcje, to znamy z niektórych takich organizacji wręcz zakładanych dla katolików. Taką organizacją był między innymi Nowego Życia, który właśnie tak nie miał być ponaddenominacyjny, ale nauczanie w środku było oczywiście, no to były akurat baptyści głównie. Tak? I tutaj takie coś w sieci również zobaczyłem. W chwili szczerości, tak niektórym znany pewnie Retinus. A jak dla katolików, byłam czasem katolikiem, po to by ich pozyskać dla Ewangelii, taka potrzeba w tym kraju. No oczywiście on tu się odwołuje do słów świętego Pawła, do wszystkich i tak dalej. Na stronie spisza też takiego widziałem. Najpierw piszą tak, i co ja mówię? Z Rzymem nie bawimy się w ekumenie, lecz oddzielamy się i obywamy z jego trudności. Tak, absolutnie, wielka nieźródlica i tak dalej, nie?
Gdański chyba się drugi miękko też od kościoła, bo to było moje parafia tam. No tak. Andrzej Stepanow. Ale to była twoja parafia? Tak. Ano, tak. Musimy pogadać. W każdym razie oddzielamy się, tak? No i za chwilę tam parę postów dalej, czy tam coś takiego, nie? Zobacz jednego z kościołów rzymskokatolickich z Siedlec, pragnie współpracy z naszym pastorem w mojej miejscowości i mało tego udostępni nam salę, byśmy mogli tam przeprowadzić organizację. Czyli no tutaj ekumenicznie, nie? Drogę ekumeniczną ułowić, nie? No ja się pytam, nie? Co powiedzieliście w kościołach z Siedlec o tym, że z Rzymem nie bawicie się w tłumie, a nie oddzielacie się, nie? Czy też go oszukujecie? Dostał konkretnie na znaczną odpowiedź, nie? I co mi odpowiedzieli? W sumie to ja wolałbym, żeby wyszli, aby poznali żywego Jezusa i życzę, by miło się, skoro jest to możliwe i tak dalej. Nam chodzi o ludzi, a nie o głupie podziały. Nie chodzi mi o podziały, chodzi o jedność. Nie powiem księdzu czegoś takiego, bo wtedy ucierpią na tym ludzie, nie? Czyli wchodzę tam, czasem używałem też tego fragmentu biblijnego, gdzie Wojciech chytrze, jak tam, jak węże i tak dalej, nie? Tak, Bóg posłał nas jak owce między winy, i trzeba postępować mądrze po ogólnemu dobru ludzi. Wiadomo, jakie protestanci mają stosunek do Kościoła Katolickiego, oni trzeba nawet nie mówić. Czyli jest pod pozorem ekumenizmu wchodzenie. Ja nie mówię, że tak robią wszyscy powiedzmy, protestanci, czy tam nowo protestanci, czy nowo ewangelicy. Ale niestety ten nurt jest dość silny. Problem otwarty, o którym wspominałem już chyba trochę rok temu, niechęć do nawracania jako do słowa. Jakoś tak się zrobiło w naszym takim, no nie lubię słowa, takim dyskursie publicznym katolików, a zwłaszcza w takiej naszej klasie katolickiej, że nawracanie czasami zaczęło być brzydkim słowem. Myślę, że ewangelizacja to przychodzi bardzo dobrze. Natomiast nawracanie, no, ksiądz Jan Twardowski, wielki poeta, zdecydował swoją książkę, ja zatytułował nie przyszedłem Pana nawracać. Tak jakby nawracanie to by było coś niewłaściwego, niesmacznego, tak? Także to są te dwie strony. Z jednej strony bywają podstępy, zresztą myślę, że katolicy też czasem się zdarza taki mieć stosunek do niekatolików, jeżeli chodzi o nawracanie. Myślę, że też się zdarzają takie incydenty. Natomiast to w Polsce, ponieważ większość jest katolików, to takie podstępne postępowanie jest raczej domeną nie katolików, bo oni po prostu u nas łowią te ryby, tak? A my z kolei mamy coś takiego, że mamy taką do tego nawracania, że na nie wypada właściwie nawracać. Coś takiego, tak? Czy przesada? Zróbmy próbę. Jestem pewien, że podobnie jak ja odczujecie odruchowy sprzeciw. Czytając Słowę, ale pełne miłości słowo Jezusa, dzienniczka, sekretarki Miłosierdzia Bożego, świętej Faustyny Kowalskiej. Dziś sprowadź mi duszę heretyków i odszczepieńców i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. W gorzkie męce rozdzielają mi ciało i serce, to jest Kościół. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, boją się rany moje i tym sposobem ulżą mi męki. Oczywiście nie będzie prywatne. Takie słowa, chociaż nie tak dawno napisane, w tej chwili generalnie nas odrzucają swoją formę, prawda? Może nawet trochę dobrze, ale no mimo wszystko tu jest między prawdą, a między taką, no pewne chyba napięcie. To jest ciekawe pytanie bardzo, tak. To jest Kościół mój, ale nie jest Kościół mój. I kiedy wracają, koją moje serce i ból. Ja cierpię z powodu tego, że oni są poza. Bardzo ciekawe. Chrystus w tekście mówi bardzo ciekawą rzecz. Kiedy ja cierpię cały czas za nich. Identyfikuję się z Kościołem, tak? Tak jak mówił do Pawła. Czemu mnie prześladujesz? Gdybym miał na myśli Kościół. Prześladuj Kościoła. Teraz tak. Znowu dekret o ekumenizmie na chwilkę. Nauka o łaski pańskiej, o innych sakramentach i kulcie oraz o posługach Kościoła powinna stanowić przedmiot dialogu. Czy słyszeliście? Jeszcze raz. Nauka o uczcie pańskiej, o innych sakramentach i kulcie oraz o posługach Kościoła powinna stanowić przedmiot dialogu. Dekret o ekumenizmie, czyli dialogu ekumenicznego. Czy słyszeliście,
kiedykolwiek na ten temat przy okazji wielkich ekumenicznych spotkań, jakie się u nas odbywają. Tak, ja. A po Stocki lub Wiadek jest, ale i innych. Nie. Ja powiem szczerze, że nie słyszałem. Ale ja mam słyszałem. Nie? No. Skoncentruję się to na modlitwie, na takim właśnie. Raczej nie ma w ogóle wielu. No tak, mi się wydaje, że jest to właściwie nie, nieobecne. Fakt, że no, powiedzmy, że dialog teologiczny to też nie, nie jest zawsze takie spotkanie, też nie bądźmy sprawiedliwi. Ale mimo wszystko wydaje się, że to jest zupełnie no, jakby nieobecny, może gdzieś między jakimś na poziomie akademickim co najwyżej. No i tak, no, nie powinniśmy zapominać, że mimo wszystko ta stawka to nie jest taka na tej zasadzie, że a, czuję, będzie na wierzchu i coś. Tak? Stawka jest bardzo mocna, choćby jeżeli chodzi o Eucharystię, tak? Za prawdę, za to odpowiadam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Jego wskrzeszę w dniu ostatecznym. Także jest to wprost, że no, to zbawienie zależy od tego. Pomijam w tej chwili, że Bóg ma nadzwyczajne sposoby zbawienia, nie jest związany z swoimi sakramentami, tam chrztem jest związany. Tak? I to są jakieś takie możliwości, o których przypuszczamy, chociaż nie mamy o nich wprost, szczerze mówiąc, nic w obiegu. Natomiast jest to bardzo realna, zarówno obietnica, jak w pewnym sensie groźba. Tak? To jest mój koronny cytat do świadków Jehowy. Nie spożywają. A mój dostawców też na zielony. Unikają albo przekabacają to, że a to nie jest ciało, to ale jest. Ale spożywają, a świadkowie Jehowy nie spożywają. Spożywają, tak. Nie wszyscy. Emblemat spożywają. 144 tysiące spożywają. Ale się już wyczerpało, bo na taki wejść nikt inny nie może. To, to nie jest jeden z dobrze. Nich. Słuchajcie, te ostatnie dwa slajdy, tam pamiętałem, a ostatnie dwa slajdy nie odnoszą się w zasadzie, powiem tylko słowa, nie, więcej info, do ekumenizmu, tak? Odnoszą się do, no bo ekumenizm tylko jest w ramach Kościoła chrześcijańskiego, tak? Ale również tą jedność burzą próby łączenia. To jest autentyczny taki ośrodek chyba medytacji w gruncie rzeczy. Z tym, że no, właściwie nie wiadomo, co to jest. Jak widać, jest to powiązane symbolem wielu religii razem. Nie jest to atak na medytację absolutnie. Nie jest to powód, że to jest o medytacji. Bo czytałem ulotkę tego. To jest zresztą związane z tym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Medytacji. Nie? Oni są związani. Aczkolwiek podejrzewam, że nie są tak bardzo charakterystyczne do tego stowarzyszenia miejsce. Tak jak tutaj dla niewtajemniczonych, których się duża dyskusja na medytacji na forum. Ja nie sprzeciwiam się chrześcijańskiej medytacji, natomiast to, co się przedstawia, to postawienie nie zawsze chrześcijańskie jest, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie? Jest zresztą szereg innych zjawisk. Nie? No i jest ten problem, o którym, wiecie co, nie mam ochoty mówić, ale muszę chociaż wspomnieć, tak? Przepraszam. Nie tak. Chcę, ale muszę. Wiecie, o co chodzi. No to chyba wszyscy to jednoznacznie oceniliśmy. Nie spotkałem nikogo z katolików, kto by tego bronił, poważnych katolików, tak? No. Świadomie. Prawda, tak? Co? Nie mam, za chwilę nie mam ochoty na ten temat. Co to jest? No i są różne takie rzeczy właśnie, no, takie różne wprowadzenie duchowości, właśnie takie, które pokazałem na tym. Biologiczne, jakieś inni i tak dalej. No jest to współczesne? Słucham? Szata biologiczna? Jest współczesne? Wiesz, nie mam daty, ale ci powiem, że w kościele Dyni. Jeszcze parę lat temu występował Nowak Cekul Leczon. 10 lat temu w Łodzi była sztambla katolickiego stowarzyszenia bioenergotrawem. Ja podejrzewam, że to jest pojęcie. Jak byłem na studiach na Politechnice, to słyszałem w ogłoszeniach. Chciałam spytać, jak cytowałeś papieży,
No, na Drycie kończąc, czekałam na cytat z papieża Franciszka, no ale... Ale już rozumiem. To znaczy, powiem szczerze, że nie sięgnąłem do papieża Franciszka, a nie wiem, być może dla nas ciekawy, bo papież Franciszek od czasu do czasu wypowiada bardzo głębokie i bardzo ważne ten. Czasami wydaje się, że mówi gdzieś w przejściu i nie zawsze w ten mówi wchodzi. Natomiast czasami bardzo takie sensowne wygłasza uwagi na ten temat i na podobne tematy. Także ja tylko tutaj, to nie jest jakieś świadome moja. Nie bojkotuję momentu. Taka dygresja tenów wiary, o którym mówiłem, które spotkanie organizował mnie. To jest katolicki, czy nie będzie za kompletnie? Lud wiary jest katolicki. Jest tutaj Jacek zapewne wspólnotę pamięta. Hepsiba. Czy Hepsiba? I wielkie awantury z tym związane. Jacek tutaj. Znaczy w sposób taki dość moim zdaniem podstępny prowadzali dzieci, oczywiście jest moje zdanie, prowadzali dzieci w taką duchowość, niekoniecznie do końca katolicką. I tam biskup, jeśli dobrze pamiętam, wówczas skończyła się dość krokami dyscyplinarnymi jakimiś, prawda? Jak to było, Jezu? Mieli zakaz spotykania się. Potem stwierdzili, że się w pewnym sensie wracają, na próbę chyba zostali przywróceni i w tej chwili są jednym z założycieli tego ruchu wiary, to są te osoby. No, oczywiście to nie decyduje to, co było wcześniej, no, różne rzeczy się zdarzają, tak? Natomiast przed tą duchowością, bo ruch wiary nawiązuje właśnie do ruchu wiary, to są wszyscy ten Kopela i wszyscy telewangeliści, to jest lud wiary. Oczywiście oni się bezpośrednio z nim nie identyfikują, natomiast wiele elementów wydaje mi się, że nawiązuje do tamtego. Oczywiście nie wszystkie, to absolutnie nie stawiam znaku równości, tak? Elementy duchowości ludu wiary, ksiądz biskup, tamtego, to prawda, jakby pokazuje. Wydaje mi się, że ten ruch idzie w podobnym kierunku, co tamten. Lud wiary, wiecie, no, w dużej mierze opiera się właśnie na uzdrowieniach, na tych masowych takich różnych rzeczach. No, pisał o takiej metodzie, tak? Metoda całkiem prosta. Mówiliśmy o... Wybieram jakiś obiecujący tekst biblijny, a następnie głośno wypowiadam po ustami z wiarą w spełnienie oczekiwanego rezultatu. Mechanizm wiary zadziała i towar zamówiony w świecie duchowym potrzebny niezawodnie. Chciałoby się powiedzieć z dostawą do domu. W tym ujęciu decyzja o uzdrowieniu nie należy do Boga, jest prawem uzdrowionego. Wystarczy znaleźć podkładkę. I tutaj bardzo znana książka Maria Fabia Strzała Biegonego. Pewna kobieta poprosiła o modlitwę, ponieważ już od 40 lat modliła się bezskutecznie o uzdrowienie. Powiedziała jej, że musi zmienić sposób, w jaki się modli. Zdenerwowało ją to, co usłyszała. Było oczywiste, że istnieje jakaś przeszkoda, która uniemożliwia jej przyjęcie uzdrowienia. Czyli ona nie została uzdrowiona z tego powodu. Zapytała ją, jak się modli. Za każdym razem, kiedy prosiła o uzdrowienia, dodawała, jeśli taka jest wola twoja. Słuchajcie, zgroza, nie? No cóż, to nie jest modlitwa wiary. Bądź wola twoja, to nie jest modlitwa wiary. Oczywiście w tej chwili już jestem daleko od duchu wiary tego polskiego, tak? Absolutnie. Wiem, że taka modlitwa brzmi dobrze, ale to jest modlitwa wątpliwości. To modlitwa wiary, a nie modlitwa wątpliwości uzdrawia chorego. Innymi słowy, osoba, która się modli, czyni to z wiarą. I na mocy Słowa Bożego, czyli automatyzmu, to nie to, że Bóg to robi, tylko na mocy Słowa Bożego, ufając, że Jezus poniósł na krzyż każdą chorobę i każdą słabość, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Modlitwa wiary nie jest proszeniem Boga o uzdrowienie, jeżeli taka jest wola Twoja. To tak naprawdę jest. Jest to niemalże definicja magicznego podejścia do uzdrowienia, bo powołuje się na pewną formułę, która ma automatycznie zadziałać, jakby by sprawić, że bóstwo uczyni moją wolę, tak? To jest właściwie definicja magii.
Porównajmy to z zachętą, którą otrzymałem teraz, kilka tygodni temu. W odnoszeniu do kursu biblijnego prowadzonego właśnie przez apostolski lub wiarygodny polski. Już wracamy, tak? Kilkanaście lat temu jeden z moich przyjaciół, będąc uczniem szkoły biblijnej, poprosił wykładowcę o modlitwę. Był pewien, że usłyszy słowa w stylu okej, pomodlę się za siebie i tak dalej. A tu nie. Usłyszał pytanie, na którym wersecie biblijnym oprzemy tę modlitwę? I dopiero po odnalezieniu słowa Bożego w tym konkretnym temacie zaczęli się modlić. Oni się modlili w oparciu o słowo, a Bóg wywiązał się z obietnicy i modlitwę wysłuchał. Słuchajcie, brzmi to kapitalnie, nie? Tylko, że to nie jest to, że szukam i zbieracie czegoś w Słowie Bożym. Nie. Szukam w Słowie Bożym czegoś, za co mógłbym złapać Pana Boga, że on musi to zrobić. Tak? Oczywiście, jak to szanuję raczej z Ojcze Nasz, to się wydaje pozytywnie w chodzi do modlitwy, bądź wola Twoja. Ojciec Klasyn, nie wiem, czy znacie człowieka, od kilku lat namawiam go, żeby przyjechał na sesję, znany kardynał. Jeśli natomiast chcemy narzucać Bogu swoją wolę, to ta modlitwa może zostać wysłuchana, owszem, jednak nie będzie to modlitwa chrześcijańska, ale pogańska. A owoc modlitwy otrzymany w ten sposób nie niesie z sobą błogosławieństwa. On tutaj przytacza, wreszcie tego artykułu zachęca, przytacza swoje doświadczenia osobiste, kiedy tak się mówi. Nie? No i to jest koniec wersji i koniec mojego ustawienia.